losujecie w tej chwili zawód być może waszej przyszłości zgodnie z waszymi marzeniami. Doradca podatkowy. Pomaga w wypełnianiu zobowiązań podatkowych swoich klientów, udziela porad i pomaga w wypełnianiu deklaracji podatkowych. No to mógłbym być doradcą podatkowym, no bo mam dobry kontakt z ludźmi. O tym, jak spełniły się marzenia, opowie nam dzisiaj nasz gość również, pan Karol Olczak, młody profesjonalista. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale odpowiedzieli się na bardzo ważne pytanie. Mógłbym być, nazwa profesji i dlaczego, na które każdy kiedyś musi sobie odpowiedzieć. Jeżeli będziemy robić to, co lubimy, to będziemy w tym najlepsi, dlatego że będziemy z pasją zgłębiali tę wiedzę, a prędzej czy później znajdziemy kogoś, kto nam za to zapłaci. Wyobraźcie sobie, internet daje naprawdę nieograniczone możliwości i ściera wszystkie granice państw, jakie tylko istnieją. On musi tylko przekonać tych ludzi, że warto zainwestować w was. Jeżeli macie pasję, są stypendia muzyczne, informatyczne, chemiczne, techniczne, no dosłownie każda profesja posiada jakieś stypendia. Tylko trzeba je znaleźć. This is Merrick. Welcome. Nice to have you with us. Yeah, good morning, Brad. Good morning, Andrew. Good morning, gentlemen. Welcome to Poland. The purpose of this training, of this interactive workshop, is to support those young students to better plan their future life, their future careers. It's a fascinating meeting, I must tell you. Now, I feel myself like 30 years ago when I was actually 17, yeah, and I was thinking about important choices in my life. So we had a conversation during the break, and I know there are several questions. How can computer science be more funny for girls? No, I think that's a great question. Because we were talking earlier about how women are underrepresented in the ICT sector. Pytanie pierwsze. W 2009 roku na ogłoszenie o najlepszej pracy świata odpowiedziało 34 tysiące osób. O jaką posadę mogło chodzić? Teraz trzy najpopularniejsze. Opiekun wyspy, tester samochodu Formuły 1, czy konsultant do spraw gier wideo. Wasza odpowiedź? A. Dobra. Czyli opiekun wyspy. Druga grupa, opiekun wyspy. Puszczam. Co wy uważacie za sukces? Dostanie się do wymarzonej szkoły, super. Opanowanie języków obcych. Opanowanie języków obcych. Więcej niż dwóch, wow, no to ambitnie, super. Po tym spotkaniu, dużo się zmieniło w mojej głowie. Przede wszystkim naprawdę zaciekawiła mnie ta informatyka. Taka nadzieja na to, że osoba z mojego miasteczka może osiągnąć wiele i właśnie nie chodzi o to, skąd się pochodzi. Bardzo dobrze jest jak najwcześniej uświadamiać tych młodych ludzi, jakie posiadają możliwości. To jest jeden z głównych powodów, dla których chciałbym się dzielić swoją wiedzą. Sam pochodzę z małej miejscowości i teraz chciałbym się podzielić swoją wiedzą z innymi uczestnikami.